Cześć, witajcie, ja was witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FSA 19. Długo mnie nie było, wiadomo, różne sprawy, teraz też twórcy gry update'owali trochę z patchami. Obecnie gram na patchu 1.2 wersji beta. No, trochę się pozmieniało, to jest trochę poprawione, można jakby powiedzieć, niektóre kolizje budynków zostały usunięte, można je łatwiej stawiać, też kształtowanie terenu można sobie robić. Tutaj na przykładzie mamy sobie, o, pięknie sobie tu asfalt. Asfaltunio, to no, trochę drama, ale w duszy. No i co się zmieniło? No tu wiatka stoi, mamy chyba z nowych nabytków co ta talerzówka, a gromasza chyba przybyła. Tu jest standardowo. Właśnie tu dzisiaj no, John Deere stoi, bo u sąsiada byłem, kosiłem, pomagałem mu pożniwić, trochę go myję. I jadę dalej do sąsiada kolejnego, bo prosił mnie, żebym skosił tu zaraz za miedzą, prawie za miedzą, no trochę pole dalej, pole. Oczywiście dżindirka musimy sobie umyć, bo już ten już sobie przepracował trochę. Tu też mamy, ogólnie gospodarstwo jest trochę przebudowane, bo tu co taki progres co poczyniłem, to postawiłem sobie warsztat, tu też se halę se dostawiłem fajną garażową. No, jest ładna z modyfikacji. Podziwa, wszędzie potwierany, ja nie wiem. Pozamykać to, bo sąsiad się dosyć napatrzał. Oczywiście kurnik też przyniosłem tutaj, mam. Też trochę musimy to posprzątać. No, kurę jak zaczął produkować, to mamy już. Ten, tu moja soja już kolejna rośnie, kolejny raz. A niedługo będzie trzeba przeorać te dwa pola. Ale nic, panie Boże, dobra, zobaczymy to stan, jak to tu wygląda w ogóle procentowo, co to najbardziej zjechane. Najbardziej zjechane jest John Deere. To jest chyba header. A nie, przepraszam, chwastownik dosyć ostro dostał po dupie. No jak reszta, dobra. Idziemy, dobra. To tak, tego my sobie umyjemy. O. Ładnie wygląda, żeby sąsiedzi nie widzieli, że to porządna maszyna. Ogólnie zanim pojedziemy do sąsiada, to zrobimy sobie jeszcze oprysk. Musimy jeszcze nawieść sobie pola. Były 100% nawiedzione. Jedno jest zwapnowane, bo wymagało wapna już. Chyba starczy, nie? Czy nie? Nie, kurde, to jest brudne tu. Dobra, tu teraz tu. Tego tu kurnkę umyjemy. Może węża mi starczy, to pójdę tam umyję, nie będę musiał się przyczepiać. Dobra. Może sięgnę, może sięgnę. Nie, muszę przyczepić, dobra. To nie, o kurde. Dobra. Panie. Ło, panie, dobra. Kumbaj też taki trochę pitolony, ale dobra.
Trochę sobie nim jadę. Teraz tutaj. Będę sobie to odstawię. O. Ej, o, ja, jo, tak. Dobra. Fa. No i jedno. Co ja robię? Odszczep. Będę potem. Ten siewnik odstawię też, bo... Teraz ogólnie ludziska zbieram sobie. Kasy muszę trochę pozbierać na nowe ten, zobaczymy jakie to aktualne ceny są. Uuu, ładnie, 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 ale swoich mam za mało. Pszenica, czekam na lepszą cenę. Ogólnie co się zmieniło? To już mówię. Mamy trudności gospodarcze, możemy mieć łatwe, normalne i wysokie. No. Wysokie to wiadomo, ceny jak siekiera. Normalne to mamy ciutkę lepiej, ciutkę, no chyba sobie na normalnym zostawię, no i łatwe, no to wiadomo, to ceny są z kosmosu, nie? Roślin normalne, tu chwasty, pach, 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 pach. Tu mam, tu mam, tu mam, tu mam. Gdzie mam normalne? Tu i tu łatwe, gospodarcze, no to ceny są jakie są. Dobra, ale zostawię sobie tak. Ten. Może później przejdę na normalne. Aczkolwiek zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc sobie tutaj. No dzisiaj tak, co pierwsze rozwieziemy nawóz. Jak tu kur wygląda? Musimy kurnik sprzątnąć. Sprzątniemy kurnik. I pojedziemy do sąsiada. Zobaczcie, po jednym... Jeden siew. To jest kuna, nie? Kun, kun, kun. Kun. Ale kun. Dobra. Siadamy. Idziemy sobie tu tak. Myślę, że tak G. G. V. G. G. Ustawić. Będzie łatwe. Będzie łatwe ustawienie tego. Ale to było tak. O, panie. Dobra, fał. Gdzie? Klinice. Najpierw zrobimy sobie oprysk. Ja tu wstawię. Zrobimy sobie nawóz, rośnie opryszczewy nawozem. Aby soja jakoś... Aha, bo tu jest 700, dobra, tam jest 1300, dobra. Dobra, dobra, dobra. A ty się kun podczepiony. Dobra, tu. Ale to fajnie ta gospodarka wygląda. Tu jeszcze sobie położę asfalt. Iść tu bara. Tak, bara tutaj. Co to wyjdzie? Ujedź, ujedź. Dobra.
Mniej więcej. Więc tak mniej więcej trzeba nawieść. Chwasty już polikwidowane, więc zajebiście to ten. Muszę teraz zacząć zbierać pieniądze i normalnie ludziska jakieś pole kupić, bo kolejne, bo no tak to na tych polach to na razie kaplica. Muszę u sąsiada robić i zapłaci dosyć dobrze. Ale całej misji na pewno nie wykonam u sąsiada. Ale chociaż troszkę coś tam wykona. Nie będzie źle. Tino, fał do góry. Opa. Opa, ale to ładnie wygląda. Ten zestawik. Dundirek na obrotach. Ja te John Deere tu zostanie już do końca z tej serii, bo jest tak przecudowny ten John Deere. Jak mówią twórcy. Tak, no na razie jeszcze twórcy tej gry tak do końca nie dopracowali, bo totalne są bugi. Są bugi takie, że głowa mała, ale co nowa aktualizacja mini patch w wersji beta, o to już jest lepiej, no ale jeszcze jakby kurde dodali, żeby można po zakupie obiektu można go w każdej chwili dowolnie, to może być mało opłacać, to tam mnie to tam nie interesuje, ale żeby można było przestawić go w innym miejsce, czy pod innym kątem, czy obrócić go. O to chodzi, bo tego jeszcze nie ma. A jak chcemy dany garaż przestawić, to trzeba go najpierw sprzedać, potem znowu za niego zapłacić i ustawić w nowym miejscu. No takie trochę bezsensowne, ale może twórcy gry do tego dojdą. Giants, może do tego dojdzie. Dużo filmików wychodzi. Jeszcze tu co tak to jadę, bo tu nie haknąłem. Nie wiem, czy dźwięki z gry będzie fajnie słychać, ale ja fajnie słyszę. A nie chcę przesadzić, bo potem mnie nie będzie słychać przez cały odcinek. Już parę razy tak miałam. No, zobaczymy. No, ogólnie, no, gospoda, zapomniałam wam powiedzieć, to jest najważniejsze, bo ogólnie gospodarka jest na nowo otworzona, nowy save, bo stary się przebugował, to zapomniałem powiedzieć, dlatego na początku zamiast opowiadać, co tu się zmieniło, to trochę się pomotam, ale dobra, sprostowałem to. Dlatego John Deere mają taki słabo przebieg motogodzin, ale jest fajnie, bo kurnik teraz w tej wersji postawiłem sobie tak jak chciałem, czyli tu bardziej przy polu. Tam widzi, w końcu wyszło jakieś od Jansa takie hale, czy cholera to wie, takie zamykane drzwi, no to fajnie wygląda. To sobie postawiłem jedną, trochę asfaltu sobie położyłem, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale kurde, te jajka tam się mnożą. Więc idealo. To pole będzie nawiezione, pojedziemy na następne pole. Następne drugie pole nawieziemy.
Ciekawe, czy w tym roku tej soli tak naprawdę sypnie, bo naprawdę bym chciał, żeby to sypnęło. No wiecie, mógłbym grać na normalnym, zbierać się soli i walnąć ten, to bym miał od cholery kredytów. Ale chyba na normalnym zostanę, bo na łatwym to będzie za proste dla mnie. Ja już tyle lat gram w te farmingi, że naprawdę. Ło, panie, dyszą, poszedłem, kurde, no. Normalnie. Też włączyłem tak jak wtedy mówiłem, to niszczenie plonów, bo to naprawdę tragedia, żeby jakiś porządny ciągnik z wąskimi kołami takich oprysków, no to też zapatrzałem wszystkie, tak to jakoś mi się nie podobało na tych wąskich kołach, więc mówię, a w duszy to tu Lwów, chyba każdy to ma powłączone, bo to nie spełnia oczekiwań tak jak myśmy to widzieli swoimi oczami. Więc tak to bywa różnie. No cóż, chcę teraz tutaj popracować trochę. Teraz u sąsiada popracuję. Tu skoszę ten, może coś posprzedaję jeszcze poza siewą, bo jakieś atrakcyjne ceny będą, to pojadę, posprzedaję. Może jakieś pole kupię kolejne. Bo już się by w końcu przydało jakieś pole kupić nowe. No na tych dwóch polach no to na razie słabo. Myślę tak, tam ta jedenastka mnie tak kusi. Jedenastka, trzynastka i dwunastka. Te trzy pola mnie tak interesują. Ale to by było fajnie tak połączyć to i w jedno wielkie pole. Ale to by był czat. Dobra, to mam opryskane, więc idziemy to odwieźć. Zawieźć to na gospodarę. No tu jest zwiasta, kilik, ja to ja mam takiego. Jeszcze raz, ewentualnie wyrany. Skróty przelecę. Kręcę. B opuszczę. Dobra. Teraz do tyłu. Opuszczam. Jadę podpiąć na chwilę te no szufle. Ja sprzątnę u kur. To w ten razie fajnie się podnosi. Podnosi się, ja wjeżdżam, pa. Ło, panie. O, panie. No, 300 litrów. Dobra. I kury mają czysto. Dobra.
Dobra. Cofnę to. Ja sobie to zostawię. Gier. Odepnę sobie wciążnik. Tu jadę, tak o. Lecimy rendira. Zamkniemy się dane na tego. I mam na pole numer 17 jechać. Opa. No nie wyrabia. Do tyłu, do tyłu. Teraz może się złamie. Teraz się złamie, kokciki. Uuu, panie, już dziądry, nowe, kurde. Rozpiżdżony. Dobra, tędy tak przelecę. Pach, 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 pach. Nikt nie idzie, dobra. Co będę wyjadę. Ciśniemy, o, tu jest pole numer 17. Dosyć, dosyć spore. Co tu zjedziemy? Co tu tak stanę? Ale sąsiad nie zadbał. Żeby chwastów nie było, tylko z chwastami, a co? Przepniemy. Rozłożymy, kogucik już możemy wyłączyć. Ogólnie to tak, a co tu po przecięczkę zrobię? O, gościu soje ma, fajnie. Co ja potrzebuję? Co bez... Aha, nie wiem, trochę ma to widła. Dobra. No, jabaśka. Jedziemy. Ten kombajn dostaje. A tu sąsiad dobrze ma nawieziono wysypy, dosyć, dosyć głupio. Tylko wiele to zdołam wyciągnąć tego. Tej soi. Tej soi. Czas na 5. Tam jest starszy, wow. 600. 700 kilo prawie. Już ponad. Kurde, sypie jak szalone. Ja już dojeżdżam do końca poprzeczniaka. Czy będzie tona? Jakby z poprzeczniaka mi dało tonę. Ponad, wow. Dobry, dobry deal. Nie wiem czemu to mi się wyłączyło. I teraz tu zobaczymy. Ile ja uzyskam. Naprawdę trochę tu będzie koszenia. U sąsiada. Tu tak to, a coś to tak. No to musi dać mi ponad tonę. Bo jeżeli to są w równych wymiarach pole, na przykład 6 na 6, to tonaż powinien być ten sam, praktycznie. Więc... No... Czyżby więcej to mi dało? Czy nie? No... No, praktycznie tyle samo, co... Co z pierwszego... poprzeczniaka. Więc ciekawie to wygląda. Sobie u sąsiada porobimy trochę. Mówi, że jego kombajn się zepsuł, by mnie prosił. On mówi, no ale jeszcze mam dopiero zasiane, więc spokojnie sąsiad, to damy radę. Tam ogarnięte, widzieliście. To jedziemy tu.
Trzeba pomagać sąsiadowi. Że będę miał, teraz powinien mieć 3 tony 100 niecałe. Ciekawe, ciekawe. No to wygląda, że to jest na równe pole o równych bokach. Ale ponad tonę 100 ton. O, panie, ładnie. No to ładnie sypło. Wycofamy, o, panie, dobra. Tu pod górą ma ciężej. O, jakiegoś tam małego mijaczka zrobiłem, ale to tam nie szkodzi. Jedziemy. To fajnie. A to ja tam muszę zawieźć. Pokazuje mi. Elewator, port południowo-wschodni. Czyli tam ja muszę zawieźć tę całą soję. Jeszcze jest skuszenie na 12 sąsiad ma. Tam. I się zastanawiam, czy jego kombajnem, czy swoim. No to może jakiego, to mi trochę odliczy kasy. Aczkolwiek to będzie dobrze. Dobra, zobaczę. Momencik. Nie, tu mamy 26 minut. To nie jest źle. Nie jest źle. No tak, jeszcze jedno kółeczko może. Zrobię i wtedy później to dokończę i będzie kites. Ale ładnie. Co ja mógł zadbać o te kwasy, bo to naprawdę, kurde. Do biednych nie należy, kurde. A już se mógł. Naprawdę. Mógł naprawdę, kurde. Zadbać o to, nie? A po... Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz po... A, tak ładnie to trochę sypło. To pole może być ciekawe, ciekawe. 16 jest dosyć długa. Tam kosić. Naprawdę to pole jest dosyć. Dosyć sporych rozmiarów. No chyba jak po tych dwóch przejazdach to będę może miał te. Cały kombajn. Ło, panie, ale to mijaka zrobiłem. Ale kurwa. Głupotę strzeliłem. Taką głupotę strzeliłem, że... Aj, znowu mijak. No nie może tak być. Tak to nie może. O, jeszcze co jeszcze to twórcy, bo w 17 to było to fajne, że jak powstawała sieczka i się zakultywowała czy zaorało, to fajnie to nawoziło nam pole. A teraz tego nie ma, czy twórcy wrócą do tego, czy nie. Nie jestem w stanie powiedzieć, ale fajnie by było, bo naprawdę potem by było zarąbiście. Czy po sieczce tak nawozić. Aczkolwiek z drugiej strony też byłaby się nasieczka potem, bo są tylko dwa stany nawożenia. A
przy drugim to by się siało po prostu. Kurde, teraz też by to by nie siało drugiego spod siewacza nawozu, kurde. No kurde, to tak skomplikowane, bo to naprawdę by mogło wypalić. Takie. Aczkolwiek chyba nie, o, to mi się... Bo to mi drugi raz, drugi raz się na nas nawoziło spod siewacza. Kurde, to by było fajne wtedy. To by było. To by było. Kurde, coś trochę zwolniło to. Bo powinienem mieć już koło 9 ton. Chyba źle obliczyłem coś. No ale pole jest, powiem, mega. Mega pole, mega pole. No dobra, soja słabo sypie. Kurde, w tą to zapitala ten wskaźnik. Kurde, bera. To chyba jest zależne jak się by siało. Bo tu było widać, że siane w tą tamtą stronę. A wskaźnik zapierdzie sypie jak nienormalne. Momentalnie zaczęło sypać. Kurde, czy to by było jakieś... zwiększono elewator zbożowy. Ciekawe na co? Jeżeli chodzi o pszenicę, to ja mam sporo pszenicy do oddania. Mogę jedną przyczepę wywieźć. 21 ton mogę wywieźć. Żeby było takie zapotrzebowanie, dobre. To by było fajnie. I teraz jadę w poprzek i... No. Kurde, to zależy, czy to sypie dobrze, czy nie. Zobaczymy, co oni tu oferują mi. Na soję, kurde. 2,5 koła, ale na porcie południowo-wschodnim mam 2 koła, 2,700 za soję. To ładnie. To ładnie, ładnie. Ja gram na coś na normalnych. Na normalnym trybie gospodarowania. Na łatwym. Dobra, ten zbiornik dokończymy. Będzie czas kończyć. Odcineczek nie za długi. Burę wystawię, tylko przejadę po odbiór. I będzie miód malina. Coś tam u sąsiada porobię, coś tam. Może pojadę stależować. O dwóch mnie prosiło, sąsiadów, żeby przyjechać i tam stależować, bo oni czasy nie mają, kurde. No zobaczymy, na pewno muszę skosić. Tym... O Jezusie Chrystusie. Dobra, wróciłem, miałem mały telefon, jak zawsze. Nikt nie rozumie, że moich potrzeb, że ja nagrywam, kurde, to... Ale tak jest zawsze, tak jest zawsze, tak jest ludzisko zawsze.
Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dobra, 10 ton. Wysiadamy się do Jindira. Tego Jindira. No. Że zbugowało. Wybrałem, muszę obok wjechać po moją. Mojego, po moją agronale. Agronale. Agronajlejkę. Kruby agronaj. Wej. Dobra, ja pierdę, ja nie mówię tego. Agroliner. No, a kurde, już kurpa, sprzedałem to tutaj już. Tutaj na... Kurde, ja pojechałem. Ja pojechałem tu w pol, przyrżnąłem, dobrze, żebym podwytrzymał, bo... Ja cię pozdrawiam. To nikt nie idzie, dobra, jadę tu, bo jadę po swoim, więc tu jak się bije, nikt nie idzie, dobra. Ogień na toki, tam jakie se zdejmę. Muszę jechać tamtędy, tu, oj Jezu, tu już na pole się wtrypie. Wtrypie i... Dobra, już momencik. Tak to już naprawdę końcówka nagrywki to naprawdę wygląda dobra. To cóż, no i się to będzie tyle. Poza odcinkiem to dokończę. Te żniwa może u mnie coś się pojawi, jakieś inne misje pokażę. Ten na odcinku. A na dzisiaj to tyle. Cześć, trzymajcie się.